Ojcem, to jest Bóg miłości. On pragnie wylewać na Ciebie swoją miłość, ale On jest też sędzią i Duch Święty przychodzi i przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, ponieważ jest niebo, jest piekło, nie ma czyśćca. Czyściec to jest kłamstwo. To zostało wymyślone przez człowieka, żeby zbijać na tym kasę. Do tej pory jest to robione. Masz wybór. Bóg powiedział, kładę przed Tobą życie i śmierć. Wybierz przed to życie, abyś żył. Ja wybrałam to życie w Chrystusie, bo tylko On jest życie, bo poza Jezusem jest tylko śmierć. Śmierć. Jezus wyrwał mnie z ciemności. Jezus wyrwał mnie ze śmierci duchowej, w którym żyłam. Żyłam wiele lat, miałam depresję, miałam różne lęki, miałam różne fobie, różne rzeczy, żyłam w odrzuceniu. Zazdrościłam ludziom, porównywałam się do innych ludzi, nie miałam kompletnie, miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości, a w tej chwili mam pewność mojej wartości. To jest ta wartość w Chrystusie. To jesteś. Dla Niego jesteś tak cenny, ponieważ On umarł. On umarł za Ciebie, On uznał Cię za cennego. On położył swoje życie za Ciebie, ta krew się wylała dla Ciebie, tylko teraz od Ciebie zależy, czy Ty to przyjmiesz, ponieważ On za Ciebie tego nie zrobi, to jest Twoja decyzja. Decyzja, czy Ty chcesz to przyjąć, czy Ty chcesz przyjąć to zbawienie, ponieważ zbawienie jest za darmo z łaski, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił przed Bogiem. To jest za darmo z łaski. To Bóg uczynił już wszystko, Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. I teraz Ty możesz dzisiaj zdecydować, co chcesz z tym zrobić. Czy ty chcesz dalej w ściemie żyć, w jakimś systemie, co nic to ci nie da, nawet nie wiesz, o co chodzi, po co ty tam chodzisz do tego kościoła, po co ty klęczysz, jak i tak ci to życia nie przynosi. Wychodzisz z tego kościoła, jesteś zdołowany, idziesz w poniedziałek do pracy, jesteś zjechany, masz depresję, nie widzisz w ogóle życia, a ja od kiedy poszłam realnie za Jezusem, od kiedy ja sercem zawołałam do Niego, przyjęłam Go sercem, to ja widzę ten progres stały w moim życiu, że On codziennie mnie podnosi i codziennie idę do przodu z Nim i On wnosi to życie do mojego życia i to jest ta realność życia z Bogiem. Nie te całe obrzędy, które Ci nic nie dają. On pragnie tej relacji z Tobą. On pragnie intymnej relacji z Tobą. To jest kochany Ojciec. W Chrystusie możesz mieć tą relację z Ojcem. I to jest każdy dzień. On jest inny. On inne rzeczy Tobie pokazuje. On ma najlepsze rzeczy dla Ciebie. On najlepsze rzeczy ma dla Ciebie. I w Chrystusie możesz doświadczyć tego. To jest kochany Ojciec. Ja mówię to dzisiaj Tobie, ponieważ ja tego doświadczam. Każdego dnia poznaję Go coraz bardziej, tego prawdziwego Jezusa. Nie tą całą ściemę, nie ten system religijny, nie to gówno za przeproszeniem. To jest Jezus Chrystus, to jest żywy Bóg, to jest osoba, to jest Bóg mocy, to jest Bóg miłości. I On dzisiaj przychodzi do Ciebie. Uznaj te śmieci, uznaj, że to jest gówno. Możesz pójść za Jezusem, możesz przyjąć to, co On zrobił dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Jego ofiara nie była daremna, to nie było daremne. On pokonał wszelką chorobę Twoją na krzyżu Golgoty. On złamał wszelkie przekleństwo Twojego życia. Dzisiaj możesz być wolny, dzisiaj możesz być zdrowy. Nie musisz cierpieć, nie musisz chorować, bo to Jezus Chrystus wziął wszelkie cierpienie na siebie. Nie musisz cierpieć. Jeżeli chcesz cierpieć, to odbierasz wtedy tak naprawdę chwałę Jezusowi. Jeżeli się wywyższa jakiegoś człowieka, który ze względów religijnych cierpi, to jest odbieranie chwały Bogu, bo tylko Jezusowi Chrystusowi należy się chwała. Nie żadnemu papieżowi, nie żadnej Maryi, nie żadnym jakimś świętym. Jezus Chrystus jest jedynym żywym Bogiem i tylko Jemu należy się chwała, bo tylko On umarł za Ciebie i Tobie chwała, Jezus.